Doczekaliśmy się nareszcie nowej zawartości z Gamescomu. Są to dwie nowe mapy, trzy nowe bronie i nowe skórki. Do tego parę informacji o operacji Podziemia i Pacyfiku, wzmianki o aktualizacji, a także kolejna specjalizacja do trybu 5 vs 5. I tego wszystkiego szczegółowo dowiecie się w tym materiale. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od nowych map i broni. Tak jak było mówione na Gamescom, zostały pokazane dwie nowe mapy, czyli Lofoty i Prowansja. Lofoty, czyli archipelag na Morzu Norweskim, gdzie walczymy w małej przyportowej lokacji. Pierwsze skojarzenia to oczywiście mapa Halvois z Burzy Ognia, co jest jak najbardziej oczywiste przez charakterystyczne domki czy zbiorniki, które możemy tam spotkać. No a sam krajobraz mocno przypomina nam Halvois. Sama mapa wygląda bardzo ładnie, mamy tu zarówno krajobraz górski, jak i zatokę. Generalnie wszelkie struktury są bardzo podatne na materiały wybuchowe i wystarczy parę lasek dynamitu, by rozwalić cały dom i mieć dobre pole widzenia. Więc na to się przygotujcie, łatwiej będzie eliminować kamperów. Jeden z deweloperów wspomniał również, że na tej mapie gdzieś jest podobno pojazd. Najpewniej transportowy, który możemy zbudować jak inne fortyfikacje. Ciekawe, czy uda się go znaleźć. Swoją drogą dużo przy tworzeniu mapy nie było problemu, ze względu na obecność obiektów w Firestormie. Prowansja to region we Francji, który wiemy już od paru miesięcy za sprawą pewnego wycieku. Jednak teraz możemy ujrzeć, co ma do zaprezentowania. Akcja dzieje się w małym malowniczym miasteczku, gdzie pełno jest ciepłych kolorów, co mocno ogranicza widoczność, mimo że wygląda całkiem ładnie. Pełno tutaj domków, uliczek i co ważne, mamy tutaj nachylenie powierzchni, które daje dużą przewagę podczas zajmowania pozycji na danym punkcie. Prawda jest jednak taka, że pełno tu krzaków, a wraz z kolorami dominującymi na mapie możemy być zaniepokojeni kamperstwem. Sama walka w ciasnych uliczkach i domkach może być interesująca, ale zależy to oczywiście od graczy. Mamy tutaj też kościół Sarrasu. Z ich opisu to generalnie tyle. Więcej można będzie powiedzieć po dodaniu ich do gry, a nastąpi to już najpewniej w przyszłym tygodniu w ramach letniej aktualizacji wraz z m.in. nowymi rangami. Obie mapy, tak jak wam zapowiadałem, są przeznaczone na mniejsze tryby, czyli na podwój drużynowy i drużynowy deathmatch. Nie zostaną niestety zaprezentowane tryb 5 vs 5. Nie są na szczęście anulowane, a kolejne szczegóły mamy dostawać im bliżej nowej aktualizacji. O wszystkich tych szczegółach i nowościach was poinformuję, dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, aby niczego nie przegapić. A teraz przejdźmy dalej. Zaprezentowane zostały nam w Kolonii. Bredem 1935 PG dla szturmowca. Jest to karabin automatyczny, który strzela 4-pociskowym burstem z możliwością przełączenia na tryb półautomatyczny. Mieści 20 naboi w magazynku i jest dość specyficzny. Burst nie każdemu może przypasować, a skuteczny jest najbardziej na bliski dystans. Z pomocą przychodzi zmiana na ogień pojedynczy, który pozwala zrobić z niego całkiem przyzwoity karabin samopowtarzalny z całkiem dużym magazynkiem. Zależy od preferencji gracza. Drugi jest kolejny karabin przeciwpancerny, czyli Panzerbusie 39. Miał być mniej efektywny przeciw piechocie, a bardziej przeciw pojazdom, ale wyszło inaczej. Podobnie jak nasz ukochany Boys zabija jednym strzałem i ma aż 11 pocisków. Jedyne co czyni go mniej efektywnym to zmniejszony zasięg na zabójstwo jednym strzałem. Porażka. Trzeci to karabin ekokopowy C96, który jest bardzo podobny do karabinka P08. Mieści 41 pocisków i jest całkiem niezłą bronią. Więcej powiem jak wypróbuję. Oprócz tego mamy nowe skórki, czyli Galeon z Syreną i Poobijany, a także mundur Wintercreek, który jest już dawno wykopany przez Temporiala. Zmianie ulegnie także w przyszłej aktualizacji Ślizganie, które zostanie znerfione. Wiemy coś więcej o dacie i trybach dostępnych na Metrze czy Pacyfiku. Metro jest ogrywane na Gamescomie przez Game Changerów, jednak nie mogą oni nagrywać i publikować żadnej treści. Operacja Podziemie wejdzie do gry na początku października, między rozdziałem 4 i 5. Na podboju, przełamaniu, szturmie oraz możliwe, że na linii frontu. Pacyfik dostaniemy pod koniec października lub na początek listopada, na podboju, przełamaniu. Czekam z trybem Inwazja. Więcej informacji bliżej dodania tej zawartości. Temporial znalazł także kolejne specjalizacje, tym razem dla wsparcia w trybie 5 vs 5, który będzie stawiać specjalnie spotujące reflektory, barykadować drzwi, a także po każdym zabójstwie będzie resetował przegrzanie na stacjonarnym MG34. A z takich ciekawostek to do gry powrócił skin Bergsteiger Zakąpany Końcy. Ja kupiłem, bo nie wiadomo kiedy to się znowu pojawi. No a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić wszelkich nowości z Battlefielda. Jestem Yahoo, do zobaczenia. Cześć.